boyfriend? No problem. Колекционуєш жвір, маєш жвір під тобою, жвір з пшоду, жвір з вебу, жвір з тієї сторони, над тобою, під тобою, певно жвіру до окола. Богу спитав просто, не хотів би трохи ярче поїжджати? Дякую, мам, що робиш, добре. А, маєш що? Ні, добре, окей, бо мислав, що буде мав змінника на ноцки. Ale jak se tak gadamy, tak że wesoło jest ty, to mam taką tajną wiadomość dla ciebie, wiesz? Co masz? Tajną wiadomość taką mam. Jaką? Taką tajną, jak to mówi Antonio Macierewicz, jestem w posiadaniu tajnej informacji. Ty, ale powiem ci, że Antonio mi imponuje, naprawdę. Kurde, ja pierdzielę. Już się nie możemy z diabłami na niego tu doczekać. Karierę zrobi. I Dzierżyński w końcu będzie miał kolegę. Ty, a słyszałeś co Antonio ostatnio powiedział, jak mały, że Zakopany wypierdzielił? Nie. Słyszałeś co Antonio powiedział? Nie. Że mały w takich warunkach w ogóle nie powinien był lądować. A ja ci powiem, że mi się w ogóle one podoba. Ty, a ta fatyga jaka fajna, nie? Ty, oni kurde we dwójkę z Małyszem do tych Stanów polecieli, kurde! Słotygo, Macierewicz, nie? Do Stanów polecieli, to wyglądają no, jak Dave Team Make Peace na tropie. A tego Tuska lubisz? No całą człowieka nie lubisz, no. Aha, a Palikota czego nie ma? Takie fajne rzeczy on mnie zawsze opowiadał, ty. Słuchaj, Bogu, ale mam jeszcze jedną prośbę. Bogu, Bogusiu, szybciutko, no. Jedną sprawę mam, naprawdę. Połowę królestwa ci oddam, naprawdę. Słuchaj. No. Załatw mi numer telefonu do Beaty Kępy. Proszę cię, naprawdę, no szaleję na jej punkcie, naprawdę, kurde. Mam jej wszystkie zdjęcia na sianie, że po prostu no, czort nie baba, naprawdę. Czort nie mała, naprawdę, słuchaj. No. O, dobra, to ja ci mówię tą wiadomość, tylko uważaj, bo to jest tajna wiadomość. No dobrze. No. I nikomu o tym nie możesz powiedzieć. Rozumiem. Tak mi mówili, jak mi to mówili. A jeżeli chcesz mieć szczęście, to musisz to wysłać do 10 jednych osób.
To ja wyślę do 12. No, ty możesz do 11, bo jeden u mnie siedzi. Dobra, Bogu, wiadomo, uważaj. No. Bogu, uważaj, wiadomość idzie do ciebie. Bogu. Bogu. Jezu, mów tu. Ale to nie mówisz do syna. Bogu, słuch się, bo ci tu wiadomo. Panie, prawdziwa petarda, normalnie urywa Albert. Masz coś na przebranie? Bo będziesz raz w pracy i ostanie ci się jedną sznur. Uważaj, Bogu. No. Hare Krishna jest w ciąży. I uważaj, bo ojca szukają. Dobra, Bogu, będę kończył, bo tu ja dzwonię, także ja płacę. Słuchaj, ty, ale czekaj, jeszcze jedna sprawa. Ty, Bogu, nie uwierzysz, co się stało. Co się stało? Ty, wyobraź sobie, że Rusy mi gaz zakręcili. Nie przejmuj się nam też. A widzisz, a my Polacy obejście zrobili. Do wszystkich mężczyzn. Chłopie, jak nie wiesz, jakim językiem zagadać do baby, zamykaj oczy i jedziesz brajlem.